Dzień dobry, ja nazywam się Jonatan Kilczewski i zapraszam dzisiaj Was na rozmowę o wyjątkowej historii. Ze mną Ewa Mingę, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Cześć Ewa. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Ale też właściciele marki Eurofirany, pani Bogusia i pan Bogusław Poczyńscy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oraz Agnieszka Harasiuk, która z firmą jest związana 20 lat. I to właśnie ona odpowiada za ten magiczny proces, czyli od rysunku Ewy do produktu końcowego, który znajduje się na półkach. Moje pierwsze pytanie, skąd w ogóle taki pomysł, żeby 15 lat temu zaprosić Ewę do współpracy? Ja przez 30 lat prowadząc z mężem firmę, nigdy nie śmiałam marzyć o tym, żebyśmy kiedyś współpracowali. To mój mąż, taki niezwykły hurra optymista, pomyślał sobie i wymyślił współpracę ze światowej sławy polską projektantką. Przyglądałam się temu projektowi z niedowierzaniem. Obawiałam się, że nam odmówisz, natomiast byłam bardzo szczęśliwa, jak do tej współpracy doszło i minęło 15 lat, nie wiem kiedy. Ludzie w życiu spotykają się nieprzypadkowo. Ja nie ukrywam, że zdarzają mi się współprace, które są mi proponowane i które ja odmawiam. Ja zawsze łączę się z ludźmi, którzy sercem podchodzą do swojego biznesu, sercem podchodzą do swojej pracy, dla których drugi człowiek jest ważny, którzy szanują partnerów, którzy szanują swoich pracowników. I to, co najbardziej mnie ujęło na samym początku, to właśnie ten ogromny szacunek do tego, co się stworzyło, prawdziwa historia, bardzo podobna do mojej. Bo ja zaczynałam w piwnicach swojego domu, a Państwo Choczyńscy zaczynali w garażu. I myślę, że to, że mamy w sobie wspólnie bardzo dużo pokory, tej pokory takiej biznesowej, ludzi, którzy na kolana pierwsze kroki pokonywali, ludzi, którzy musieli pożyczać pieniądze, żeby zacząć budować swoją wielkość. I w konsekwencji, oczywiście, ja jestem światowej sławy projektantką, ale Państwo Choczyńscy stworzyli potężną firmę, stworzyli potężną markę. W związku z tym dwie duże marki podały sobie ręce, że będą współpracować i minęło 15 lat. Ciekawi mnie, jak wyglądało pierwsze spotkanie, no bo słyszę, że tu były jakieś obawy, czy Ewa przyjmie tą współpracę. No wiemy, że przyjęła. Kto pojechał na pierwsze spotkanie z Ewą? No tak jak żona powiedziała, mój wrodzony optymizm skłonił mnie do tego, żeby pojechać i pierwsze nasze spotkanie odbyło się w naszym salonie Eurofiran w Jankach w Warszawie. Od razu wyczuliśmy taką wzajemną, dobrą energię. Omówiliśmy warunki współpracy. Ewa się okazała być niezwykle sympatyczną, miłą osobą i taką pozostaje niezmiennie od 15 lat. Czy to miała być na początku taka limitowana kolekcja? No bo wiemy, że współpraca trwa 15 lat, ale ta współpraca na początku trochę inaczej wyglądała, ponieważ na początku były tylko tkaniny, tak? Dobrze pamiętam? Tak, Jonatan, masz rację. I tak naprawdę na samym początku nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po tej kolekcji. Byliśmy tacy trochę mało odważni, ale Ewa nam dała dużo odwagi i siły. I tak naprawdę chcieliśmy stworzyć kolekcję dla klienta bardziej wymagającego, który wprowadzi w swoje wnętrza odrobinę szaleństwa, być może bardziej klienta premium, ale kompletnie nie zakładaliśmy, że to będzie trwało tyle lat. Jakie były pierwsze reakcje? Czy to było tak, że od razu ta kolekcja się przyjęła i się bardzo dobrze sprzedawała? No bo umówmy się, 15 lat temu w Polsce zaproszenie projektantki mody do firmy, która jest niewątpliwie liderem, jeżeli chodzi o zasłony, firany i wiele też produktów do domu, było to coś bardzo innowacyjnego. Czy to nie było też trochę takie ryzykowne biznesowo? Nie obawiali się tego Państwo? No takiego ryzyka z pewnością nie odczuwaliśmy, ponieważ nazwisko Ewy jest gwarancją najwyższej jakości, także 15 lat naszej współpracy pokazuje to, że produkty sygnowane nazwiskiem Ewy doskonale się sprzedają, trafiają do wielu znamienitych i sławnych osób, z którymi mamy zaszczyt współpracować. Decydując się na współpracę z Eurofiranami, wiedziałam, że mam po drugiej stronie doskonałego partnera. Ja bardzo lubię firmy rodzinne, ponieważ w firmach rodzinnych decyzyjność jest bardzo krótka. A ja jestem wizjonerką. I wtedy, kiedy proponuję produkt, jestem przekonana w stosunku do tego produktu,
to uważam, że musi być za tym produktem sukces. Dlatego, że dla mnie największym sukcesem jest zadowolenie moich partnerów biznesowych. I w tym krótkiej decyzyjności, w tym zaufaniu do drugiego człowieka jest 15-letni sukces. Nie bylibyśmy 15 lat ze sobą, gdyby to się nie sprzedawało. Ja się tutaj zgodzę z Ewą, bo przyszło mi do głowy takie wspomnienie, że Ewa zaprojektowała przepiękną tkaninę, wycinaną laserowo. Na początku patrzyliśmy na ten projekt, jak to, firanki, przecież to nadaje się na jakąś piękną suknię balową, ale nie firankę do okna. Ale zaufaliśmy Ewie, bo tutaj intuicja to jest też na pierwszym miejscu, to żadne przeliczenie, tylko to musi być faktycznie intuicja, która dobrze prowadzi, i okazało się, że klienci to pokochali, że tą tkaninę sprzedawaliśmy tak przez 10 lat. Przygotowałam na jeden z pokazów w Paryżu z tej tkaniny suknię i ona się również okazała hitem w modzie, ta suknia, i byłem w mnóstwo zamówień na tą suknię i nikomu to nie przeszkadzało, że gdzieś tam w oknie są firanki. Myślę, że właśnie ta nasza kolekcja wspólnie stworzona była taką wielką innowacją, ponieważ do tej pory tkaniny modne w odzieży z dużym opóźnieniem wchodziły jako dekoracje okienne we wnętrzach apartamentów, mieszkań, pięknych domów. I ty byłaś właśnie prekursorką tego, zrobiłaś pokazy mody z piękną aranżacją, pokazałaś na modelkach te nasze tkaniny home decor i to spowodowało, że ta historia zdarzyła się nam i toczy się cały czas, że modne tkaniny we wnętrzach są również modne w odzieży. Co w tym sezonie szykujecie? Czym zaskoczycie klientów? Mamy bardzo dużo nowości przygotowanych dla naszych klientów. Niezwykłe tkaniny w metrażu, o niezwykłych strukturach, kolorach, pięknie układających się, zasłony i firany gotowe. Przepiękne pościele, ręczniki i oczywiście limitowaną kolekcję szlafroków. Myślę, że wszystko zrobimy, żeby po tym sezonie znowu zaskoczyć i znowu powiedzieć, mamy coś nowego. Mamy trzy silne elementy. Mamy eurofirany, które niezaprzeczalnie są liderem i przez te wszystkie lata pokazały, że są doskonali jakościowo, że mają rewelacyjną obsługę klienta, że są odpowiedzialni za swój towar. To przywiązuje klienta. Z drugiej strony jest mój odważny, wizjonerski, totalnie nowatorski design, który jest moim designem, a nie jest niczym odtwórczym. I jest moja marka osobista, która, co nas bardzo ucieszyło, ostatnio przez Forbesa została bardzo wysoko wyceniona i umieszczona w 100 najbardziej rozpoznawalnych, najcenniejszych marek kobiecych. Ewa, połączyła nas wspólna historia. My tak. Nie obawialiśmy się współpracy z Tobą, ponieważ ta historia jest podobna. Zaczynaliśmy po prostu od zera i wiedzieliśmy, że ciężką pracą i troszkę takim pójściem w kierunku innowacji możemy zaskoczyć rynek. I to się stało na naszych oczach po prostu. A ja Wam bardzo za te 15 lat dziękuję. Moimi Państwa gościem była oczywiście Ewa Minge, Państwo Choczyńscy i Agnieszka Harasiuk.